Witam Państwa bardzo serdecznie w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego na kolejnym studium Pisma Świętego. Dzisiejsze studium będzie miało tytuł Chrystus w tyglu. Jest to zakończenie studium całego naszego sezonu, gdzie z kolei mówiliśmy o byciu z Chrystusem w tyglu doświadczeń, w tyglu cierpień. O tym będzie dziś. W dzisiejszym studium będę uczestniczył i będziemy rozmawiali i zgłębiali ten temat razem tutaj z moimi kolegami, z Remigiuszem, z Waldemarem i ze Zdzisławem. Ale jak zwykle na początku, jeszcze zanim się pomodlimy, przedstawię siebie, Andrzej. Zawsze rozpoczynamy nasze studium od modlitwy. Chcemy prosić Boga o to, żeby dał nam Ducha Świętego, żebyśmy mogli zrozumieć, o czym czytamy. A więc poproszę do modlitwy Waldemara. Nasz dobry Panie i Boże, Wszechmogący, Stworzycielu nieba i ziemi i tego wszystkiego, co wypełnia tę ziemię. Dziękujemy Ci dzisiaj za słowo Twoje, które pozostawiłeś dla nas, abyśmy mogli pojąć i zrozumieć Ciebie, Twoją dobroć, Twoją miłość, Twoje usprawiedliwienie nas, naszych win. I to, co wszystko dla nas zrobiłeś, to jest tak bardzo ważne dla naszego życia, dla nadania sensu życia, że warto to studiować. Chcemy to studiować, dlatego prosimy Ciebie o Ducha Świętego i prosimy prowadź to nasze dyskusję tak, aby stała się pożytkiem dla nas wszystkich. W imieniu Jezusa Chrystusa o to prosimy. Amen. 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 Dziękuję, Waldemarze. Dzisiejsze studium jest podsumowaniem, jak powiedziałem, studium całego sezonu, podczas którego próbowaliśmy zrozumieć naturę cierpienia i tego, dlaczego ludzie cierpią, dlaczego nawet wierzący cierpią, skoro przecież wierzą, skoro Pan Bóg obiecywał, że ich uratuje z różnych sytuacji, że jest naszym Zbawicielem, a jednak nikt nie jest na tym świecie wierzący czy niewierzący wolny od cierpienia. Jednak jest pewna różnica między wierzącymi a niewierzącymi w tym wszystkim, że wierzący mogą mieć jednak w tym cierpieniu jakąś nadzieję, nadzieję na świat bez cierpienia. Tę nadzieję, którą daje nam Bóg przez to, co dla nas dokonał. O tym studiowaliśmy w całym tygodniu, ale byłoby to naprawdę niepełne, gdybyśmy tego tematu cierpienia ludzkości nie rozważyli na tle cierpienia samego Boga. Jakiż byłby to Bóg, gdyby Jego dzieci cierpiały, a On nie. I właśnie dlatego chcemy zakończyć to studium samego Chrystusa i Jego cierpienia. W tym tyglu, w który my co jakiś czas wpadamy, a właściwie nigdy z niego nie wychodzimy w ten czy w inny sposób, w tym tyglu znalazł się też Chrystus za swego życia. I o tym chcemy dziś mówić. O Jego cierpieniach za nas i czy czegoś możemy się z tego cierpienia Chrystusowego nauczyć. Jak to się zaczęło z tym cierpieniem Chrystusa? Od kiedy to się zaczęło? Czasem zdarza się tak, a może raczej na pewno, że nasze cierpienie zaczyna się w czasie, z którego sobie nie zdajemy sprawy. Kiedy przychodzimy na świat, przecież nie mamy świadomości tego świata, ani nawet tego, co nas otacza dookoła, a jednak są to początki naszego przyszłego życia, naszego cierpienia, doświadczeń, naszych bliskich, bo przecież jeżeli coś dotyka naszych bliskich, rodziców na przykład, braci i tak dalej, to one później w konsekwencji wpływają na nasze życie. Ktoś mówi, no urodziłem się w takiej i takiej rodzinie, w takim miejscu i to już skutkuje na życie przyszłe, wielu ludzi. A w jakim miejscu Jezus się urodził? To było bardzo, w cudzysłowie, ciekawe miejsce. I w jakich okolicznościach? Tak, oczywiście. Cała historia Jezusa, Jego wcielenia, to jest pewna niezbadana do końca tajemnica, która była przedmiotem dyskusji przez całe wieki,
ale mnie najbardziej się kojarzy z książką Marka Twaina, Książę i żebrak, która opowiadała o dwóch chłopcach, którzy się urodzili w tym samym dniu, tylko w dwóch różnych środowiskach. Jeden był żebrakiem, drugi był księciem. Spotkali się i postanowili się zamienić. I książę stał się żebrakiem, żebrak stał się księciem. Trochę podobnie było z Panem Jezusem. No, trudno nam sobie wyobrazić ten splendor, który towarzyszył Jezusowi w niebie, zanim został człowiekiem. Ale już wiemy więcej o Jezusie jako człowieku. Sama historia Jego narodzenia. Brak miejsca, w którym mógłby się narodzić. Jak kiedyś byłem w Muzeum Biblijnym, takim skansenie biblijnym, i tam było miejsce, które imitowało grotę narodzenia Jezusa. To samo mi przyszło do głowy. Tak. Jestem ciekaw, czy powiesz to, co mam na myśli. Ciemno, zapach zwierząt. Śmierdząco. Tak, dokładnie. W takich okolicznościach przyszedł na świat Stwórca tego świata. A następnie rodzina, w której się znalazł. No, dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, że taka rodzina patchworkowa, gdzieś poskładana z różnych doświadczeń ludzi, ale przede wszystkim uboga rodzina, o czym świadczą ofiary, które złożyli podczas ofiarowania Pana Jezusa, czyli ptaki, które były ofiarą... Ofiary za pierworodnego. Tak, 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 tak. Ofiarą, które były charakterystyczne dla ludzi ubogich. Pan Jezus mieszkał i pracował jako cieśla, co też było pracą wymagającą dużego wysiłku fizycznego, oraz otoczenie, Nazaret. No, w pewnym momencie, gdy ludzie poznawali Jezusa, jeden z nich zapytał, jak to, czy on jest z Nazaretu, czy z Nazaretu może być coś dobrego? Środowisko, w którym żył Pan Jezus, było środowiskiem o wątpliwej moralności. I może my tak z łatwością czytamy opisy dzieciństwa Pana Jezusa, ale musimy pamiętać, że ciągle w świadomości to był ktoś, kto przyszedł z czystego nieba do takiego niezbyt dobrego miejsca i jeszcze bardziej był wrażliwy na to zło, które otaczało go, niż ludzie, którzy są do tego przyzwyczajeni. Żebyśmy sobie mogli uświadomić to cierpienie, które towarzyszyło mu nie tylko dlatego, że urodził się w biednej rodzinie, a biedni zawsze mają pod górkę i pod wiatr, prawda? Ale tam nawet był element, że nastawano na jego życie, tak. kiedy był dzieckiem. Herod, król, prawda, nastawał na jego życie. Tam była ucieczka, tam było uchodźstwo. Jeśli chcemy to sobie wyobrazić, pomyślmy sobie o uchodźcach ukraińskich, o uchodźcach z krajów arabskich, którzy próbują się przedostać przez bardzo nieprzyjazne tereny, prawda, gdzieś tam do jakiegoś lepszego, bezpiecznego życia. Z dziećmi. O losie tych dzieci, prawda? Pomyślmy sobie. To wszystko przeżywał Chrystus od samego początku. Plus ten Nazaret. Chodzi mi o to, i takie bym wam chciał zadać pytanie, jeśli coś ponad to chcecie powiedzieć, oczywiście możecie, ale o los człowieka dzisiaj, żebyśmy jeszcze czegoś z tego cierpienia Chrystusowego nauczyli. O los człowieka wrażliwego dzisiaj. Takiego żyjącego, pragnącego żyć sprawiedliwie, pragnącego żyć na wzór Chrystusowy, ale żyjącego w bardzo nieprzyjaznym środowisku. Każdy chyba w mieście, w którym mieszkamy, każdy z nas, tam gdzie mieszkamy, mamy takie miejsca, o których wiemy, że lepiej je omijać, prawda? Czy tam może być coś dobrego? Tam, gdzie ja mieszkałem, to była taka ulica Rojna 8. To tam lepiej było młodemu chłopakowi nie chodzić, bo tam było bardzo niebezpiecznie. A wyobrażam sobie, co musieli przeżywać ci, którzy jeszcze bliżej mieszkali niż ja. Są takie miejsca, a jednak Chrystus żył w takim miejscu, gdzie powszechnie było, że tam nie ma nic dobrego. Czy jak człowiek wrażliwy może dziś żyć w takich miejscach? Ale ja wyobrażam sobie, że gdyby Pan Jezus siedział tutaj między nami i byśmy Go spytali, no i jak tam, jakie wspomnienia o dzieciństwie? Wydaje mi się, że miał bardzo dobre wspomnienia o dzieciństwie. Dlatego, że Rozwiń. Siedział mamie na kolanach. Mama mu
czytała Pismo Święte, uczyła go czytać Pismo Święte, przytulała go. Mamy są takim, to jest coś genialnego, to jest taki bufor między złym światem a tym urodzonym dzieckiem. I Pan Jezus na pewno nie był cierpiętnikiem, na pewno nie miał twarzy smutnej. My obiektywnie widzimy, że miał warunki no, trudne. Ale dla wszystkich osób, których podobny los dotyka, jest ta nadzieja Jezusowa, że był radosny, pogodny, nawet otoczenie całe czuło się lepiej w Jego towarzystwie, chociaż był taki czas przyzwolenia na inność dla dziecka, a później się zaczęło no, szczególnie trudniejsze lata, ale do 12 roku jest powiedziane, że wzrastał w łasce u Boga i u ludzi. Czyli ten okres nie był znowu tak najeżony niebezpieczeństwami. Obiektywnie był, ale Pan Jezus umiał się znaleźć w sytuacji. Ja zgadzam się, mógł wzrastać w łasce u Boga i u ludzi, jako takie generalne stwierdzenie. Natomiast myślę sobie, że jednak w takich sytuacjach ja bywam w takich sytuacjach, grywam. Całkiem niedawno grałem w kosza z jakąś drużyną zupełnie mi nieznanych osób, przypadkowo dobranych na boisku, gdzie trafiło się paru bardzo agresywnych w sensie słownym, którzy ze sobą się co chwila kłócili, oskarżali o celowe faulowanie, do tego stopnia, że tam wulgaryzmy latały w powietrzu gęsto i taka agresja nawet, która myślałem, że może się nawet bójką za chwilę skończyć. Próbowałem interweniować, powiedzieć, słuchajcie, tu się tak nie gra, tu trzeba spokojnie, robimy to dla przyjemności. Nie dało rady. Po kilku uwagach, po jakiejś kolejnej takiej zaczepce jednego do drugiego powiedziałem, dosyć, grajcie sobie sami. Tam grało 5-5, powiedziałem, ja mam dość. Chociaż koszykówka sprawia mi niezwykłą przyjemność. Ta ich wulgarność i zadziorność odebrała mi całą przyjemność gry. Po prostu powiedziałem, rezygnuję, nie będę z wami grał. Paru kolegów innych moich wcześniejszych, którzy tam sobie trenowali na boku, to aż mi zaczęło bić brawo, powiedzieli, dziwiliśmy się, że jeszcze wytrzymałeś. A to ja nie jestem tak wrażliwy jak Pan Jezus. A wyobrażam sobie, co On musiał znosić, przebywając z ludźmi gorszego autoramentu. Ale Pan Jezus miał pewną alternatywę. A prawdopodobnie, ponieważ no, dzieciństwo Pana Jezusa jest okryte niedopowiedzeniami, nie tyle tajemnicą, co niedopowiedzeniami, ale wyobrażam sobie, że jako taka wrażliwa istota znajdował alternatywę w przyrodzie, w rozmowie z Bogiem. Tak. W relacjach z rodzicami. W relacjach z rodzicami, tak. Tutaj miłość rekompensuje wiele różnych niedostatków. I to pozwalało mu właśnie wzrastać w łasce u Boga i u ludzi, jako wzrastać jako wartościowy człowiek, wrażliwy na zło, ale nie ulegający temu złu. No to pozwól, że coś powiem, tutaj tak się skieruję do kamery, żeby wszyscy rodzice, chrześcijanie też mogli zrozumieć, jak ważni są dla swoich dzieci, których wychowują w pewnym duchu wartości chrześcijańskich, które wychowane w tym duchu idą do środowiska, które być może albo te wartości traktuje formalnie, albo ich w ogóle nie kultywuje, swoich rówieśników, gdzie, nie wiem, ich modlitwa przed zjedzeniem drugiego śniadania w szkole, prawda, być może spotyka się z jakimiś uśmiechami, jakąś być może zdziwieniem, a może nawet wzgardą, albo śmiechami, dowcipami. I jak wielką dla nich w tym odrzuceniu ze strony rówieśników takiego życia pomocą mogą być rodzice w domu, jaką powinni rozumieć, mają na sobie odpowiedzialność za to, żeby pomóc tym dzieciom zwłaszcza, które są wrażliwe i jeszcze nie tak ociosane przez życie jak dorośli. Warto z młodym ludziom w tych czasach powiedzieć, że to są bardzo trudne czasy. My mieliśmy znacznie łatwiejsze czasy jako ich ojcowie, dziadkowie. Ale pocieszenie może być dla nich takie, że Pan Jezus też przechodził trudności i umiał tak zinterpretować sytuację, że zachował pogodę ducha, miłość do środowiska, życzliwość. Trzeba być na takim poziomie, żeby podłość nie docierała nawet do
do stóp człowiekowi, żeby być ponad to. Dzięki, dzięki bardzo. Oczywiście z dzieciństwa i młodości się wyrasta. Pan Jezus też wyrósł. Zaczął już dorosłe życie, zaczął nawet służbę publiczną, porzucił ciesielkę, zaczął ludziom służyć, chodzić, nauczać, interpretować Pismo Święte. No i jak reagowało środowisko na te jego nauczania, nawet jego własne środowisko? Jak zareagowano w Nazarecie? To przede wszystkim chyba trzeba powiedzieć o tym, że jeszcze jedną rzeczą, wspomnieliśmy tutaj już o tym, że większość ludzi nabyła takiej gruboskórności, jakby takiej odporności na to, w jakim świecie żyjemy, tym świecie grzesznym, wulgarnym, jak tutaj wspomnieliście, brutalnym bardzo często, że z tym grzechem jesteśmy związani poprzez wychowanie, szkołę, nauki wszystkie, środowisko i tak dalej. Pan Jezus nie poddał się temu w żaden sposób, zachowując nieustannie swoją wrażliwość, ale też jeszcze mądrość, szlachetność, to poczucie sprawiedliwości i wrażliwość na niesprawiedliwość, co go musiało bardzo boleć. I popatrzmy sobie, że zanim doszedł do dorosłości, on już dał znać w wieku 12 lat o tym, jak bardzo mądry jest, jak jest inny od całego społeczeństwa. To było niesamowite. I co się okazuje? Poprzez tą swoją mądrość, wrażliwość, subtelność, delikatność prowadzi dyskusję z faryzeuszami świątyni w tym czasie i oni się wszyscy zdumiewali. No tak, jak dziecko słuchamy, to się zdumiewamy. Ale kiedy już dorósł i zaczął mówić, to się okazało, że to ciężko było słuchać. Dziecku można wszystko wybaczyć, co mówi, to powie i bardzo dobrze. I może bardzo ładnie go przyjmowali, ale potem już nie bardzo. Raz, że w samym środowisku, w którym się wychowywał, no patrzcie go, jaki delikatny, jaki słowo, on nie pasuje do nas. I mimo doskonałości, jaką posiadał przecież, no musiał się czuć w jakiś sposób odrzucony. Ty tutaj wspomniałeś o tym, że było mu fajnie, że go na kolana mama wzięła, przytuliła. Jak to nie się... ja. Nie, nie. Nie wątpię, że tak. Tak, oczywiście, ale niezależnie od tego musiał to środowisko odczuwać nieustannie. Ale żebyśmy tutaj jasno mogli wyrazić pewną rzecz, przytoczę tekst Pisma Świętego z Ewangelii Łukasza z 4 rozdziału. To jest ten opis, kiedy wszedł do synagogi, tam przeczytał fragment z Księgi Izajasza, że Duch Pański nade mną namaścił mnie, bym zwiastował ubogim dobrą nowinę, ostatecznie wypuścił uciśnionych na wolność, prawda? I zaczął potem interpretować ten fragment i czytamy: dzisiaj wypełniło się proroctwo Pisma, które usłyszeliście. Wszyscy przytakiwali mu, dziwili się słowom łaski, które wypowiadał, ale także pytali, czy to nie jest syn Józefa? Tak jakby dziwili się, czy w ogóle syn Józefa może mówić jakieś mądre rzeczy, prawda? Tak, czy jak ma prawo do wypowiadania takich pięknych. Wówczas odpowiedział im: zapewne przytoczycie mi przysłowie lekarzu, ulecz samego siebie, dokonaj i tu w swojej ojczyźnie tego, co miało miejsce, jak słyszeliśmy w Kafarnaum, czyli już dokonał czegoś wcześniej, a oni nie bardzo byli się w stanie z tym pogodzić, że to nie oni, ale ich człowiek i to taki se zwykły syn Józefa, jakiś cieśla. I dodał: zapewniam was, żaden prorok nie znajduje uznania w swojej ojczyźnie, czyli ewidentnie miał już świadomość tego, jak jego wcześniejsze cuda, czyny, nauki zostały odebrane, jak odrzucone. Mówię wam otwarcie, za dni Eliasza, kiedy przez 3,5 roku zamknięte było niebo, a całą ziemię dotknął wielki głód, wiele wdów było w Izraelu, ale do żadnej z nich nie został posłany Eliasz, jak tylko do wdowy Sarepty z Sydonu, koło Sydonu. I wielu było trędowatych w Izraelu za czasów Elizeusza, ale żaden nie doznał oczyszczenia, jak tylko Naaman Syryjczyk. No to brzmi jak ciężki zarzut dla ich pobożności, którą wiązali ze swym narodem bardzo mocno. I gdy to wszystko usłyszeli obecni w synagodze, zawrzeli gniewem, porwali się z miejsc, wyrzucili go z miasta i chcąc strącić w przepaść, zaciągnęli aż na krawędź góry, na której zbudowane było miasto. Ale jakimś dziwnym trafem, nie wiemy, następny werset mówi, on jednak przeszedł między nimi i oddalił się. Chyba tam jakaś anielska interwencja musiała mieć miejsce.
No, ale to przecież nie jedyny moment, w którym tu go chcieli zrzucić. Innym razem, gdy z nimi rozmawiał, znowu powiedział coś niewygodnego. Ukamienować go chcieli, gdy powiedział, pierwej niż Abraham był, jam jest. Tak, a ja mam otwarty akurat w Ewangelii Mateusza tekst i może przeczytam, że Pan Jezus opętanego, który był niewidomy i niemy, uzdrowił i ludzie zaczęli mówić, że on jest chyba synem Dawida, a faryzeusze mówili, on ma Belzebuba za swojego mistrza. I tu widać taką wściekłą... I demony wygania jego mocą. Jego mocą. Widać taką wściekłą zazdrość, że wyrosła osoba z środowiska takiego miernego, delikatnie mówiąc, a wychodzi tak wysoko. I Pan Jezus to musiał dotkliwie odbierać, dlatego on przecież dobrze mówił, dobrze czynił, pięknie uzdrawiał, no radość świata, a tutaj taką obelgę mu w twarz rzucił. I właśnie przypisano tutaj mu najgorsze intencje i najgorsze pochodzenie tych jego wszystkich dobrych czynów. I tu chciałbym właśnie zwrócić uwagę na tę boleść, bo jeżeli ja coś złego zrobię, dokonam jakiegoś wykroczenia, czy nawet przestępstwa, no to ponoszę konsekwencje i w końcu muszę się pogodzić z tym, to ja sobie sam zawiniłem, ten los sobie stworzę. Ale kiedy masz rację, mówisz świętą prawdę, wszystko jest jak powinno być i ten bogobojny naród powinien się ucieszyć, że mówi prawdę, objaśnia, spotyka go taki afront, to tak bardzo wkurza. Wiecie, kiedy najbardziej wkurza, kiedy niesprawiedliwie o coś jestem posądzony. Albo uważany jestem za głupka, skoro ja mam rację i moja jest prawda po mojej stronie. Prawda? No dobra, ale konkretnie nas tak, gdy my jesteśmy odrzucani, bo my z tego cierpienia Pana Jezusa, tu cierpienie spowodowane odrzuceniem Jego nauczania, tak? Jego osoby, Jego nauczania, to jeszcze nie było próba, były próby zabicia go, prawda? Ale generalnie chodziło o niezgodę na to, co mówi, czego naucza. Zazdrość, zawiść. Ale to jeśli chcemy się czegoś nauczyć i my, dla nas, to czy my też bywamy odrzucani w tym, co ludziom mówimy? Nawet nie tylko jako chrześcijanie, kiedy mówimy, jak należy dobrze żyć, ale w różnych sytuacjach życiowych, między mężem a żoną, między rodzicem a dzieckiem, dzieckiem a rodzicem, czy nie spotykamy się z odrzuceniem? Albo w zakładzie pracy. Przecież przeszło 10 lat, pracowałem w przemyśle i wiem, jak to wygląda. Chrześcijanie, biblijni chrześcijanie są tak różni od innych, że nie pasują do tego środowiska. Ani nie piją, ani nie klną. A jak nie pije, to wiadomo, że donosi. Kiedyś taka jedna pani powiedziała, to pan nic na P? Ja nawet nie znałem takiego zwrotu. Później zacząłem domniemywać, o co chodzi. Ale mimo wszystko, trzymając się Boga, powinniśmy iść przez życie ponad tym. Tutaj wracając, co nas kuje? Tutaj wracając jeszcze do Pana Jezusa, zaraz odpowiem, co kuje, ale Pan Jezus w pewnym momencie dał wyraz takiej swojej bezradności. Kiedy powołał się na to pytanie, że jego uczniowie nie poszczą. Mhm. I Pan Jezus powiedział, no tak, przyszedł Jan, pościł, źle. Przyszedł Jezus, nie pości, też źle. Cokolwiek nie zrobię, to jest źle. Tak. To jest takie poczucie rozczarowania. To jest poczucie ogromnego rozczarowania. I tak z doświadczenia też wiem, że takim punktem oparcia i odbicia od takich opinii jest poczucie pewności tego, że jednak się wypełnia wolę Bożą, że się robi pewne dobre rzeczy. Wracając też do Pana Jezusa, no mówili, tutaj padły słowa o ciepłym środowisku rodzinnym, ale też nie zawsze tak było. Mhm. Przecież cała rodzina przyszła w pewnym momencie, żeby sprowadzić Pana Jezusa do domu. Na właściwą drogę. Tak. Bracia pewnie ze wstydu, tak. że im właśnie przynosi wstyd, no a matka pewnie z troski. Uległa też tutaj opinii innych dzieci, ale to takie też bardzo bolesne. Jeżeli najbliżsi nie wspierają, tylko stawiają przeszkody, tylko wyrażają dezaprobatę. Więc wniosek jest taki, że gdy nas to w życiu spotyka, to warto sobie powiedzieć, że ktoś już tą ścieżką szedł. Tak. I nie byle kto, tylko nasz Pan Jezus Chrystus. I nie trzeba tego łopatą udowadniać albo jakimś kijem bejsbolowym, tylko po prostu wypowiedzieć swoją rację i może
oddalić się. A kiedy pytam się o to poczucie takiego ukucia w sercu, które wielu z nas doświadczyło, gdy byliśmy odrzucani, to chodziło mi o to, czy ono wynika z tego, że została przez odrzucenie urażona nasza duma, czy też z innego powodu. Na przykład, przecież pomylicie się, poniesiecie konsekwencje i tu jest żal, bo coś się dobrego proponuje, a ktoś to odrzuca. No żal, przecież będziecie cierpieć z tego żal powodu. Żal tym większy, im bardziej darzymy uczuciem tych, którzy nas odrzucają. Ale też poczucie sprawiedliwości. Przyjaciel, donosząc partner. Donosząc to do Pisma Świętego, mówimy, to postępowanie moje jest sprawiedliwe, uczciwe. Mhm. A ktoś właśnie nawet z najbliższych odrzuca. Prawda? No, i w tym Nazarecie, prawda, to odrzucenie, to myślę, że wszędzie indziej Pan Jezus mógł odbierać to nieco lżej, bo obcy. Ale tu ci, pośród których się wychował. No więc... może trudniej, ja powiem taki przykład. W wieku 70 lat moja mama miała bardzo poważne problemy z układem kostnym, ze stawami. Powiedziałem jej, mamo, za dużo pijesz mleka, najlepiej w ogóle nie pij mleka. I ona wiedziała, że ja jestem adwentystą i już różne wygłaszałem zdania na temat żywienia i problemów z tym. A tam całe życie jadłam mleko, lubię mleko i nie mów mi, że mleko nie jest zdrowe. Mówię, mleko pogarsza twój stan zdrowotny w tym momencie. 2 lata później poszła na badanie lekarskie, lekarz powiedział, zalecił, proszę panią, proszę nie pić mleka w żadnym wypadku. A ona mówi, no to syn mi to mówił. Teraz ten autorytet już był posłuchany. Wtedy uwierzyła, że miałem rację, prawda? Ale właśnie mnie... Nie mogła jakoś posłuchać, przekonać się. Poszła do lekarza, lekarz ją przekonał, ktoś inny przekonał. No i pytanie, czy wtedy ukuło cię to, że nie posłuchała w ciebie? Bo przecież ty to ty i przecież ja wiem lepiej, jak ona może mnie odrzucić, prawda? Czy też zabolało cię bardziej to, zabolało mnie to jakie że ona poniesie konsekwencje tego, tak. A ją kochasz? Właśnie. No, to jest sytuacja, w której także był Pan Jezus, kiedy biadał, płakał nad Jerozolimą. Nie dlatego, że poczuł odrzucenie, ale dlatego, że wiedział, jakie przyniesie konsekwencje odrzucenie jego słów dla mieszkańców Jerozolimy. Wprawdzie to było odłożone o 40 lat, ale jednak przyszło to, co miało przyjść i Pan Jezus patrzył także oczami konsekwencji, ale też możemy tutaj pewną bezradność Pana Boga zobaczyć, dlatego że Pan Bóg jest wszechmogący, ale z wyjątkiem jednego, z wyjątkiem ludzkiego wyboru i prawa ludzkiego wyboru. I tu jest ta granica, gdzie Pan Bóg staje na tej granicy i płacze nad losem człowieka, który wybiera źle. To teraz posłuchajmy takich słów, bo już minęła ta krótka młodość Jezusa i docieramy nieuchronnie do Jego ukrzyżowania, które jednak poprzedziła wizyta w ogrodzie Getsemane i tam też się coś wydarzyło, z czego możemy nauczyć się o cierpieniu Jezusa. Czytam od 33 wersetu Ewangelii Marka, 14 rozdziału. Wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaczął odczuwać wielki niepokój i trwogę. Wtedy powiedział do nich, smutna jest moja dusza aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie. I odszedł trochę dalej, upadł na ziemię i modlił się, żeby jeśli to możliwe, ominęła go ta godzina. I mówił, Abba, Ojcze, Ty wszystko możesz, zabierz ode mnie ten kielich, lecz niech się stanie to, nie to, co ja chcę, lecz to, co Ty. O czym te słowa świadczą? Ja może w pierwszą warstwę tutaj poruszę, o dużym cierpieniu psychicznym i fizycznym, dlatego że krwawy pot, który pojawiał się na twarzy, był oznaką skrajnego wyczerpania i skrajnego napięcia. W tym tekście napięcia. Go jeszcze nie ma, on tak, jest w innych fragmentach, tak, ale tak, jest tak. Mowa o krwawym pocie. Tak. I to był efekt pękających naczynek krwionośnych, które znajdują się pod skórą właśnie w wyniku dużego napięcia nerwowego.
ale tutaj za tym też idzie bardzo duży ból emocjonalny. Wzięcie na siebie odpowiedzialności za grzechy całego świata. Getsemane jest owiane taką tajemnicą, prawda? Ale jeżeli tak mocno jest wyeksponowane to, co się stało w Getsemane, to znaczy, że ono miało jakieś, że ten moment w życiu Jezusa Chrystusa był bardzo doniosły i ważny. Więc Pan Jezus prosił Ojca, by wziął ten kielich od Niego, ale przecież miał wolę i możliwość zrezygnowania osobiście z tego. Mógł powiedzieć, niech grzesznik umiera. Ale tutaj czytamy, że pada na tą ziemię, którą stworzył. I dla mnie jest takie przejmujące to, co czytamy w Ewangelii Łukasza. Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a jego pot był jak gęste krople krwi sączące się na ziemię. Więc przeżył niesamowite cierpienie psychiczne, ale to się przekłada też na fizyczną kondycję. Na Pana Jezusa zostały złożone grzechy całego świata. Z ich bólem, z ich chorobami, bo dla mnie to jest niezrozumiałe trochę, co to znaczy grzechy całego świata zostały złożone. Ale gdy sięgniemy do Izajasza, że on cierpienia nasze nosił, choroby, to te następstwa grzechów, to cierpienie całej ludzkości zostało złożone na Pana Jezusa Chrystusa. Upadł. On nie położył się. On upadł. Więc wiemy, że nieraz przeżywamy też cierpienia straszne. Wiemy, jak trudno się modlić, niech się dzieje wola Twoja. Wiemy, jako ludzie, że nieraz ból jest straszliwy, dokuczliwy, ale tutaj mamy znowu naszego księcia też w cierpieniu, który przeszedł przez ból i zwyciężył. Waldemarze, zanim Ci oddam głos, pociągnę pewną myśl. Powiedziałeś, nie wiem, co to znaczy wziąć na siebie grzechy całego świata. I próbując odpowiedzieć na to pytanie, na tę wątpliwość, powiedziałeś, że być może chodzi o konsekwencje grzechu w postaci chorób i śmierci, prawda? Ale to też jest pewien skrót myślowy. Wziąć grzechy całego świata, to znaczy ponieść na sobie karę za grzechy całego świata. A list do Rzymian 6,23 mówi: karą za grzechy jest śmierć, ale darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Jezusie Chrystusie. Mamy w tym tekście przeciwstawione sobie życie i śmierć, ale nie zwykłe życie i zwykłą śmierć. Mamy tam życie wieczne, więc śmierć, o której tam mowa, to nie jest zwykła śmierć. Tak, którą Jezus snem nazywał. Ale którą nazywał snem, z której jest zawsze zmartwychwstanie. Tam chodziło o karę śmierci wiecznej. Tak? I w istocie ta śmierć, którą poniósł Chrystus, z której mimo wszystko zmartwychwstał i pokonał ją, to była śmierć wieczna. Poniósł ją za wszystkich grzeszników, aczkolwiek to wcale nie znaczy, że wszyscy będą zbawieni, a tylko ci, którzy przyjmą tę ofiarę, ten dar łaski. Dla nich ta śmierć będzie skuteczna. Stąd jest taki tekst biblijny, który mówi o usprawiedliwieniu skutecznym przez wiarę. O ofierze skutecznej przez wiarę. Ale może jeszcze w tym miejscu warto wyakcentować jedną myśl, że Jezus Chrystus podjął decyzję. Nieraz cierpienia, zmagania i też taka bezsilność, beznadziejność ustępuje, jeżeli w końcu podejmiemy decyzję. I ważne jest, żebyśmy w trudnych momentach życia powiedzieli, niech się dzieje, co chce, ja zostaję przy Jezusie Chrystusie. Tak jak kiedyś Jozue, tak? Powiedział, róbcie, co chcecie, ale ja i mój dom służyć będziemy Panu. Albo Ijob, który mówił, chociaż moje ciało jest udręczone, ja wiem, że mam odkupiciela, który nad prochem moim stanie. I ta perspektywa, ta nadzieja, to życie Chrystusa, które poprzedzało nasze kłopoty, trudności, cierpienia, jest takim motywem, takim światem, taką nadzieją, że On przeszedł,
to z Bożą pomocą, jeżeli Duch Święty będzie mnie trzymał w rękach swoich, to i my przejdziemy. Waldemarze, chciałeś coś powiedzieć? Tak. Wielu ludzi myśli sobie, a nawet mówi, patrząc na cierpienia, bestialstwo różnych ludzi, jak ludzie sobie nawzajem zadają cierpienia, mówią, Bóg jest w niebie i co go obchodzi ludzkość, albo mówią, Boga nie ma, albo co to Boga obchodzi. Tutaj mamy jaskrawy przykład, że to tak nie jest. Każde to bestialstwo, każda trudność, to co się dzieje na przykład teraz za granicą naszą, to boli Boga, to jest przykład wzięcia odpowiedzialności za wszelkie okrucieństwa i potworności, jakie świat dokonuje między sobą. To Pan Jezus wziął na siebie. Nie można powiedzieć, że Bóg nie, że to Boga nie boli, kiedy grzeszymy, że Bóg nie cierpi z tego powodu. Przeciwnie, jest przykładem tego, jak ciężko to cierpienie musiał znosić. Chcę zwrócić uwagę jeszcze na inny aspekt cierpienia Pana Jezusa. To jest samotność. Przeczytałem gdzieś myśl wyrażającą tę samotność, że to była największa samotność w historii świata. Bo Pan Jezus czuł oddzielenie od Ojca, wiedział, że stają po dwóch stronach barykady, ale jeszcze dodatkowo... Nawet te słynne słowa na krzyżu, Boże, mój tak, Boże, czemuś tak, mnie opuścił. Tak, a jeszcze dodatkowo w ogrodzie Getsemane poczucie opuszczenia przez uczniów, którzy spali, którzy nie współuczestniczyli w jego cierpieniu. No, to było bardzo przykre. Ale o ile uczniowie go rzeczywiście opuścili, to Ojciec, o którym powiedział, Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił, on go nie opuścił, jednak takie było przeświadczenie. Krzyżowanego Chrystusa, tak jak wielu ludzi ma przeświadczenie cierpiąc, w cierpieniu. Boże, czemu mi to robisz, prawda? Dlaczego ja, a nie inni? Czemu mnie to spotkało? Jakiś taki rodzaj... No, w każdym razie, gdy ja gdzieś czuję się osamotniony, niezrozumiany, to odwołuję się właśnie do Getsemane i odwołuję się do słów Listu do Hebrajczyków, które mówią, że Jezus był doświadczony we wszystkim z wyjątkiem grzechu. I w tym momencie mam taką pewność, że Jezus rozumie moje osamotnienie, że Jezus rozumie moje reakcje chociażby na krytykę, ponieważ On przeszedł przez to samo. Tam jest nawet mowa o doświadczonym w cierpieniu. Ale popatrzcie się, kochani, gdyby wyobrazić sobie taką... Cokolwiek, to krótko, bo już zbliżamy sytuację, się do końca. Żeby ci apostołowie chociaż rękę na Panu Jezusie położyli. Tak. Chociażby Go tak przygarnęli. To na górze przemienienia Mojżesz i Eliasz prawdopodobnie mówili, słuchaj, jakbyś przegrał, to my nie mamy racji bytu w niebie. My Cię kochamy, my będziemy z Tobą. Kibicujemy. Tak. I odwróćmy sytuację. Jeżeli inni doświadczają cierpienia, powinniśmy wykazać tą empatię, żeby chociaż przyjść i usiąść przy nim. Rękę położyć na nim, bo nieraz słowa są zbyt płytkie i płaskie, żeby wyrazić emocje. Mhm. Życie doczesne trwa kilkadziesiąt lat, i Bóg nie obiecał nam, że będzie łatwo. Przeciwnie, po pojawieniu się grzechu powiedział, że będziemy w trudach i w cierpieniu zdobywali środki na życie i przeżywali ten świat. I nadal tak jest. Ale przez dzięki tą mękę Pana Jezusa otwiera się nam brama do wieczności. I teraz każdy musi sobie dokonać wyboru. Czy opłaca mi się grzeszyć i stracić przyszłość wiecznego życia na rzecz tych kilkudziesięciu lat rozrabiania tutaj na tym świecie. To cierpienie Jezusa, którego kwintesencją, takim punktem kulminacyjnym było ukrzyżowanie, które przeciętnie przede wszystkim ludziom kojarzy się z jakimś fizycznym niezwykłym cierpieniem, bo to jeden z najgorszych sposobów zadawania śmierci wymyślonej w historii. Jednak już wiemy, że towarzyszyło mu o wiele większe cierpienie natury psychicznej, płynące ze świadomości tej przepaści pomiędzy Bogiem a grzechem, świętym Bogiem i nieświętym grzechem, i że On właśnie umiera za to, że przyjął na siebie karę za grzechy wszystkich ludzi. I to wywołało w Nim
to przeświadczenie, że Bóg go opuścił, choć przecież go nie opuścił, bo nawet my jako rodzice nigdy byśmy nie opuścili naszych dzieci w cierpieniu. Chociaż dziecku się może wydawać, na przykład gdy jest wiezione, nie wiem, na salę operacyjną, prawda, do obcych ludzi, żeby tam majdrowali przy jego ciele, prawda, to dziecko może być przerażone, rodzic mu towarzyszy, trzyma go za rękę do ostatniego momentu, aż przychodzi pielęgniarka, mówi, tu już nie. I dziecko jest zawiezione same gdzieś na tę salę, tam robią z nim różne rzeczy, ono jest przerażone. I może sobie myśleć, tato, mamo, gdzie jesteście? Oni są, zaraz, blisko, nie opuścili tego miejsca. Są tam, chociaż może się wydawać, że ich nie ma. Coś podobnego, wyobrażam sobie, przeżył Jezus. Ale z tego Jego cierpienia my się chcemy czegoś jednak nauczyć. To jest tak istotne, że Bóg nawet naznaczył to cierpienie pewnymi znamionami, ciemnością, trzęsieniem ziemi, ciemnością, rozdarciem zasłony w świątyni, żeby wszyscy, którzy wtedy żyli, byli przeświadczeni, że stało się coś niesamowitego, że tej śmierci coś towarzyszyło. My często mówimy, gdy dzieją się niesprawiedliwości na tym świecie, Boże, widzisz i nie grzmisz. To był jeden z takich momentów, że Bóg zagrzmiał. I z jakim rezultatem? Dziwne to jest, że natura ludzka nieraz jest tak zatwardziała w grzechu, jeżeli jest powodowana przez zazdrość, przez zawiść, nienawiść, że to opatrznościowe działanie Boga nic tym faryzeuszom, nie wiem czy nic, ale generalnie niewiele pomogło. Chociaż byli ludzie, którzy schodzili z góry i bili się w piersi, zareagowali na to wydarzenie. W każdym razie widzimy dzisiaj po tym studium, że Jezus był doświadczony w cierpieniu. Stąd, bo wszystko odnosimy do naszego cierpienia i próby zrozumienia, jak to jest, że się żyje na tym świecie i się cierpi, i czy nie mogłoby być łatwiej. Bo niektórzy nawet mają tego typu pretensje, że mówią, że Boże, mówią, starość ci się nie udała. Niektórzy rozszerzyliby to i powiedzieli, świat ci się nie udał, prawda? Ale na tym świecie grzech nie był zaplanowany, a to wszystko, ta starość i te inne rzeczy, które powodują nasze cierpienie, jest to efekt grzechu. Czy Bóg rzeczywiście nic nie zrobił, by temu zapobiec albo by naprawić skutki? Zrobił to wszystko w Chrystusie. Nadto przyszedł, by dźwigać to samo, co my. Rozumie nas. Choćby świadomość tego, że jest ktoś w niebie, kto rozumie nas, bo przeszedł to samo. I na pewno robi wszystko, żebyśmy jak najszybciej już mogli doczekać innego świata, w którym tych rzeczy nie będzie. To jest ta nadzieja. Nie ma nadziei na tym świecie, że przestaniemy cierpieć, to póki żyjemy po tej stronie nieba. Na pewno nie. Jeszcze mi się w tym studium podoba ta myśl, gdzie Chrystus powiedział, nikt nie wydrze ich z mojej ręki. To jest takie wymowne. Jest taki ktoś, który by chciał nas wydrzeć z ręki Chrystusa. Uwierzyli, tych, którzy uwierzyli. No i niech nam ta nadzieja życia wiecznego, ta nadzieja, że mamy Boga, który rozumie nasze cierpienia, przeszedł przez takie same, a nawet i większe, bo ja nigdy nie miałem potu z krwią. Miałem kiedyś atak raz w życiu paniki, że aż mi było trudno oddychać. Ale potu z krwią nigdy. On nawet takie cierpienia przeszedł, więc nie mówmy nigdy Bogu, Boże, Ty nie wiesz, Ty nie rozumiesz, Ty nie znasz mnie, Ty w takiej sytuacji nie byłeś. Ciebie chyba w ogóle nie ma i ja Cię nie interesuję. A Bóg jest miłością i tą myślą chcemy zakończyć i tą nadzieją, którą nam zostawił na życie wieczne, gdzie już nie będzie chorób, śmierci i cierpienia. I o to chcemy się modlić ze Zdzisławem. Panie Boże Ojcze nasz, dziękujemy Tobie, że tak wiele poświęciłeś dla naszego zbawienia. Gdy czytamy Pismo Święte i gdy rozmawiamy o tym, to dociera do nas myśl, że Ty nas musisz kochać. Jeżeli tak wiele poświęciłeś dla nas, a swoją potęgę, chwałę takżeś wyciszył, tak uniżył. Dziękujemy Ci. Każdy z nas, jak tutaj słuchamy tego studium, chcemy Ci powiedzieć osobiście, że kochamy Ciebie za to, co dla nas uczyniłeś. Że przeszedłeś takie przepalanie,
Byłeś w takim tyglu doświadczeń i dziękujemy Ci, że zwyciężyłeś. Niech Ci będzie chwała, chwała po wieki wieczne. Amen. 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 Drodzy, dziękuję, że byliście dzisiaj z nami podczas tego studium. Jak zwykle zapraszamy za tydzień na kolejne studium. Ono jeszcze na tym etapie dla nas jest niespodzianką, o czym będziemy studiować w kolejnym sezonie, ale za obecność w tym bardzo Wam dziękujemy. Zapraszamy o tej samej porze za tydzień.